Nazywam się Miriam Klimowa. W dniu dzisiejszym studiuję w Jerozolimie na HUC, Hebrew Union College w Jerozolimie. Aby zostać rabinką, jestem na trzecim roku. Jednocześnie też pracuję tutaj w Haifie, mieszkam w Haifie. Bardzo miło witać Was też w moim domu. Mieszkam w Haifie i pracuję rabinką kongregacji postępowej, reformowanej tutaj w Haifie dla osób, którzy rozmawiają, są Izraelitami, ale rozmawiają w języku ojczystym rosyjskim. Więc też zachęcam, jak każdy z Was będzie robił Aliję, no to możemy stworzyć sobie gminę reformowaną tutaj w Izraelu. Będzie bardzo miło. A nasz dzisiejszy temat jest tak obszerny, że tak naprawdę bałam się, co mam na ten temat powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ jest zbyt wielki i szeroki, więc dzisiaj będziemy mówić dosyć krótko, ale jak ktoś będzie chętny, możemy też później zrobić dodatkowe wykłady o każdej z części modlitwy szacharit, nabożeństwa szacharit, o której dzisiaj mówimy. W ogóle, kiedy mówimy o modlitwach, mówimy o zajmowaniu się liturgią. Liturgia, nauka o modlitwach. To bardzo lubię przywodzić cytat znanego rabina reformowanego, rabina Lorenza Hoffmana, który mówił nam, że jest to w ogóle jeden z najwybitniejszych badaczy liturgii, który zrobił bardzo dużo napisał książek na ten temat. I on mówił zawsze, że zajmować się liturgią w dniu dzisiejszym mówi nam też to, że to znaczy wiele rzeczy, że to dziedzina, która jest wielokierunkowa. Jest to przede wszystkim tekst, ponieważ kiedy mówimy o modlitwach, bierzemy sobie do ręku Sidur, mam tutaj Sidur Beit Polin, który został wydany w Polsce, w naszej gminie. To mówi nam, że przede wszystkim to jest tekst. Jeżeli to jest tekst, to też historia tekstu. Jeżeli mówimy o historii tekstu, to też jest historia ludzi, którzy ten tekst właśnie wykorzystywali. I ludzi, którzy ten tekst układali, ponieważ nie jest to jedno i to samo. Też ludzi, którzy wykorzystywali ten tekst i też dziedzina, która powiązana jest z językiem, ale też z antropologią, z literaturą, ale też z wychowaniem osób w pewnej tradycji. Ponieważ, jak też napisaliśmy w opisie tej lekcji, tego wykładu, przede wszystkim właśnie Sidur był książką, która stale była u Żyda w ręku. Ponieważ jeżeli mówimy o innych książkach, takich, dobrze powiemy, Tora jest najważniejszą, ale później też ustna Tora, Talmud, Mishna i Gemara, czyli. Ale z innej strony wiemy, kto uczył się Tory i Talmudu. Jakie warstwy społeczeństwa? To jest pytanie otwarte, też będę dzisiaj pytać dużo pytań i będę bardzo chętna, jeżeli będziecie odpowiadać. Przy tym, jak odpowiadacie, włączcie kamerę. Nie kamerę, tylko mikrofon. Kto zajmował się studiowaniem przede wszystkim? Na przeciągu wszystkich wieków. Czy były to kobiety? Nie. Czyli przede wszystkim to byli mężczyźni. Ale też możemy powiedzieć, że nie każdy mężczyzna mógł sobie na to pozwolić, żeby studiować tekst, ponieważ trzeba było, jak w dniu dzisiejszym, tak samo pieniędzy. Więc studiując Sidur, musimy o tym też pamiętać, że Sidur wykorzystywali wszyscy, jak kobiety, tak i mężczyźni. Ale też ważne powiedzieć, że jest to organizm żywy, nie powstał w jednym dniu. Sidur rozwijał się z pokolenia na pokolenie, modlitwy się rozwijały. Więc tak naprawdę nie wiemy kto, nie wiemy kiedy i nie wiemy jak były napisane te modlitwy. Jest to dziedzictwo liturgiczne zbiorowe. I jeśli decydujemy teraz, w tej chwili pomyśleć i spróbować ułożyć modlitwę, użyjemy słowa, połączenie wyrazowe, które utrzymaliśmy od
naszych poprzednich pokoleń. Więc to też bardzo dobrze robi nam wizerunek tego, czym jest Sidur i jak ciągle się zmienia. Chciałam zacząć od wierszu jednego znanego poety izraelskiego, który ma na imię Jehuda Amichai, który napisał następujący wiersz pod tytułem Elim mitchalfim, tfilot nisharot laad. W polskim tłumaczeniu koniec tego wierszu brzmi tak. Macewy rozbiewają się, słowa przemijają, słowa zapominają się. Usta, które wypowiadały te słowa, stają się prochem. Języki umierają, jak ludzie. Inne języki z martwych wstają. Bogowie zmieniają się na niebie, zastępują jeden drugiego, ale modlitwy, tfilot nisharot la'ad, modlitwy zostają na wiecznie. Znowu chciałabym zachęcić nas do tego, żebyście powiedzieli, co rozumiemy pod takim stwierdzeniem. Co to znaczy, że modlitwy zostają na wiecznie? Jak wy to rozumiecie? Teraz szukam ochotnika. Modlitwy zostają na wiecznie. Ludzie przemijają. Języki umierają. Jakie znaczenie może być w tym? Jeżeli się zastanowimy, to kultura cały czas ma jakiś odpowiednik w innej kulturze. To mity zawsze gdzieś są. Bogowie, każdy naród wierzy w innych bogów, ale zostaje jakaś pewna, niezmienna część tego, że człowiek odczuwa potrzebę skierować gdzieś swoje słowa, swoje strachy, swoje prośby, lub też potrzebuje pewnego rodzaju autorefleksji. Więc możliwie właśnie o tym mówi nam Jehuda Amichai. Ale przejdziemy z wami dalej. Jak widzimy przed sobą, już zaczynamy od wersetów Biblii Hebrajskiej. Zrobimy dzisiaj troszkę szkice też, przypomnimy sobie, skąd w ogóle wiemy, że naród hebrajski się modli. Jak szukamy źródła pierwotnego, no to idziemy do Tory. W Torze, w Księdze Bemidbar, na przykład mamy bardzo piękną modlitwę, przykład modlitwy, który mamy i opis jej, i jej słowa. Kiedy Mojżesz widzi, że jego siostra Miriam pokryła się trądem, jak śniegiem, tak opisują nam to wiersze, no to wtedy modli się do Najwyższego. I co on mówi? On krzyczy. Tak. On krzyczy do Najwyższego. El na refa na la. Boże, ozdrów ją. I chyba jest to najbardziej piękna, mała, delikatna modlitwa, którą znajdujemy, ale mamy też dużo innych przykładów. Nie tylko w Torze, też w Tanachu. W Tanachu na przykład najbardziej cytowana jest modlitwa Hanny. Hanna była kobietą, która nie miała dzieci, jak większość kobiet, o których czytamy w Torze też. Nawet w naszych parszach tygodniowych czytaliśmy przed chwilą o Sarze. Teraz czytamy parszę Hajesera o Rivce. Później będziemy czytać o Racheli. Każda z tych kobiet nie miała dzieci. Co znaczy nie mieć dzieci w tym społeczeństwie, w tych czasach? To znaczy, że kobieta nie realizowała siebie. Nie mogła przynieść potomstwo i nie miała żadnego znaczenia w życiu tego społeczeństwa. Więc jesteśmy przy Hanie, Hanna z Shiro, która była kobietą, której wiemy nie tak wiele, ale wiemy, że była jedną z dwóch żon Elkany. I druga, Pnina, miała dzieci, Hanna nie miała i bardzo chciała.
I właśnie nic nie mogło jej na to zaradzić, chociaż mąż ją bardzo kochał i mówił, po co masz te dzieci mieć, jestem lepszy niż 10 dzieci dla ciebie, będę lepszy. Ale ona nie, on próbuje ją uspokoić, ona nie. I wtedy idzie do świątyni w Silo i modli się. Siedzi tam kapłan, patrzy się na nią i mówi, że chyba jest jakaś pijana, bo ona otwiera usta, ale nie słychać słów, które mówi. I co ona odpowiada mu? Odpowiada mu, nie jestem pijana, ale mówią do Najwyższego z rozpaczą. I pisze nam, weśpoch et nafsi ifnei Adonai. I ona wylewa swoją duszę przed Najwyższym. Czyli widzimy z tych przykładów, że modlitwa istniała. Ale jaką ona była? Czy była ona jedynie uporządkowana w sidurze, w modlitewniku? Nie. Była spontaniczną. W przykładzie z Mojżeszem widzieliśmy, że jest to krzyk. Tutaj widzimy, że ona wylewa swoją duszę, płacze. I tak większość przykładów, które czytamy w Torze, w Tanachu. Kiedy widzimy korzenie modlitw takich, jakie znamy je dzisiaj, które wywodzą się nam tak naprawdę z czasów drugiej świątyni, ale nadal niedokładnie. Nie wiemy, czy modlili się wtedy i ile modlili się, kto się modlił. Po raz pierwszy słyszymy, że trzeba modlić się 3 dziennie, kiedy czytamy Księgę Daniela. Czyli koniec Tanachu, gdzieś tam pod koniec, widzimy nawet przed sobą tekst, rozdział 6, wiersz 11, w którym widzimy, że Daniel modlił się 3 dziennie, padał na kolana i modlił się w stronę otwartego okna. I nawet jeśli się przyjrzymy tekstu, który napisany jest językiem literkami hebrajskimi, widzimy, że tekst ten jest dosyć późny. Nie jest napisany w języku hebrajskim tutaj, jest napisany w języku aramejskim. Ale widzimy, że jakieś warstwy tekstu pokazują nam, dają nam pewną aluzję o tym, że tak, ludzie się modlili i nawet 2 dzień. 3 stałe obowiązkowe modlitwy żydowskie. Są to arwit, dlaczego zaczynamy od wieczoru, spuszczam was tutaj do dołu, arwit, ponieważ dzień zaczyna się od wieczoru. Vayere vayivoker, był wieczór, był poranek. Dalej widzimy szacharit, modlitwa poranna, mincha, modlitwa popołudniowa i oznaczają te modlitwy 3 krańca dnia. W szabat, w dni świąteczne mamy też dodatkowe modlitwy. Jeżeli po hebrajsku dodawać, mówimy lehosif, to dodatkowa modlitwa nazywa się musa. I co widzimy, co na ten temat nam mówi ustna Tora? Czyli to, co się pojawia, kiedy redaguje się Miszna w 3 wieku nowej ery, kiedy później w odpowiedź do Miszny, w komentarz do Miszny powstaje nam Talmud babiloński, jerozolimski. I właśnie Talmud zaczyna się od traktatu Brachot. Brachot, błogosławieństwo. I co pisze nam traktat Brachot? Szukam ochotnika. Teraz bardzo proszę, żeby ochotnik przeczytał nam po polsku tłumaczenie. Co pisze nam 26 strona traktatu Brachot? Jeśli nie, to będę prosiła Dominikę. To może ja przeczytam? O, bardzo dziękuję, Pani Aniu. Modlitwy wprowadzone zostały przez ojców. Abraham wprowadził modlitwę poranną, jak powiedziano, wstały wtedy Abraham wczesnym rankiem na miejsce, w którym stał, stanie, Amida jest niczym innym jak modlitwą. Izaak południową, a Jakub wieczorną. Czyli widzimy tutaj coś bardzo ciekawego. Midrasz proponuje nam pewną odpowiedź, że modlitwa powstała nie w późnym czasie, nie na początku nowej ery.
że i nie w czasie drugiej świątyni. Mówi nam, że już wcześniej, już Tora opisuje nam, że praojcowie Abraham, Izhak, Jakob, to już oni ustalili nam modlitwy. Jednak trochę anachronicznie zadajemy pytanie. Po co? Dlaczego ważne dla nich podkreślić, że modlitwy są na tyle dawne? Jak myślicie? Aby pokazać ważność. Ważność tych modlitw. Pokazać, że nie stwarzają coś nowego, a tylko kontynuują. Jak czytamy dalej, zobaczymy sobie, tak się zaczyna w ogóle Miszna i Talmud. To jest początek. Zaczyna się od pytania. Zaczyna się od pytania Masechet Berachot, traktat Berachot. Pierwsza strona i pierwsze pytanie, które zadają, to Me'ej Matej, od kiedy czytają Szma wieczorem? Czy w to, że czytaliśmy, co to jest Szma, no wiemy, że są takie wiersze, słuchaj Izraelu, w Księdze Dewarim. Czy wiemy, że trzeba je odmawiać, trzeba je czytać wieczorem? Nie. Czy robi nam jakiś wstęp? Tora ustna? Nie. Po prostu zadajne pytanie. Nie mówi, że trzeba czytać. Mówi, zadaj pytanie, kiedy czytać? Kiedy wieczorem czytać? To, że trzeba czytać wieczorem, już mówi nam to twierdzenie, że trzeba. Nie ma innego, nie ma innej wersji, jedynie czytać. I wtedy bardzo lubią cytować pani profesor rabinę Danię Marx, która zawsze bardzo miło porównuje to do tego, jak dzieci zachowują się w domu. Jeżeli widzimy, że dzieci nie chcą spać, nie chcą czyścić zęby, no to zawsze nie będziemy ich pytać, chcecie spać, chcecie czyścić zęby? Nie. Zapytamy, co chcecie zrobić po kolejności pierwsze. Chcecie wyczyścić zęby, czy chcecie pójść spać? I tak samo robią nam mędrcy Talmudu. Nie pytają się nam, czy wiecie, co to już ma, wiecie, że jest coś takiego i teraz musicie to odmawiać. Nie. Mówią nam, kiedy odmawiacie szma? Wieczorem. I też bardzo ciekawa odpowiedź dalej następuje. Miszna, która została odredagowana około 150 lat po zburzeniu świątyni, daje nam pierwszą odpowiedź, że kiedy kohenie wchodzą do świątyni jeść ofiary. I wtedy widzimy tutaj, że nie chce ustna Tora zrujnować świat, który już istniał. Ona chce na świecie, który już został zburzony, na jego szczątkach zbudować nowy świat. Dlaczego? Co ważnego wydarzyło się między całym Tanachiem i ustną Torą? W 70. roku nowej ery została zburzona druga świątynia, więc całe życie, które znali, które przyjmowali, już nie mogło istnieć. Jak czytamy w Misznie, w traktacie Awot, a traktat Awot, czyli sentencja ojcu, jest to jeden z traktatów Miszny w porządku Nezikin, właśnie zajmuje się kwestiami etyki i rozpoczyna się od historii Tory. Mówi nam, że Mojżesz otrzymał Torę na górze Synaj i że przekazał Jozuemu, Jozue starszyźnie, starszyzna prorokom i tak dalej, i tak dalej. Ale w drugiej Misznie widzimy następujący tekst, że Szymon Sprawiedliwy, Szymona Pakuli, był jednym z ostatnich przedstawicieli Wielkiego Zgromadzenia. I on zwykł mówić, al shlosha dvarim ha'olam omed, na trzech rzeczach świat opiera się. Na torze, ala tora, ala woda, na służbie i al gmilut chasadim,
na życzliwych uczynkach, które przynoszą korzyść bliskim. Jednak kiedy Szymona Tzadik mówi nam tutaj awoda, służba, ma się na uwadze właśnie składanie ofiar, służba w świątyni. I powstaje pewien znowu problem. Jak możemy spełniać służbę? Składać ofiary. A ofiara po hebrajsku będzie korban. Od rzeczownika też możemy powiązać lehit karef, przybliżyć się. Była to jedyna rzecz, która przybliżała ludzi do Najwyższego. Co możemy z tym zrobić? I wtedy Pan daje nam odpowiedź. Pyta nas, Ezohi Avoda, Shehibalev, jaka to jest służba w sercu? Hawe omerzo tfila. Mówi nam, to jest modlitwa. Czyli modlitwa jest legitymnym zastąpieniem składania ofiar. W tej chwili widzimy demokratyzację kultu. Jeżeli w Torze widzieliśmy, że każdy, kto chce, rozmawia z Najwyższym spontanicznie. Później widzieliśmy, że wszystko się odbywa jedynie przez składanie ofiar. To w tym momencie, jak ludzie mogą się modlić, każdy ze swojego modlitewnika, od swojego serca, następuje demokratyzacja. Każdy może robić to samo, co robił Kohen Gadol, arcykapłan. Synagoga przyjęła porządek modlitw. Mamy modlitwy poranne. Szacharit, która odpowiada porannemu składaniu ofiar. Modlitwa popołudniowa odpowiada popołudniowemu składaniu ofiar. I Ma'ariv, nabożeństwo wieczorowe, wieczorne, mogłoby wywodzić się nam od praktyki wieczorowego spalania tłuszczu. Niestety nie było wieczorowego składania ofiar, wiadomo, ponieważ było ciemno. Jak można to robić, jeżeli jest ciemno? Jesteśmy w wiekach poprzednich. I trochę było skomplikowane nawet dla Talmudu, czy musi być obowiązkowo modlitwa wieczorowa. I później przyszli do wniosku, poprzez dużo kłótni, że tak, że jest obowiązkowa. Wróćmy też, jeżeli mówimy jeszcze technicznie, przed tym jak wejdziemy do światu modlitw, jeżeli mówimy o historii modlitw, to też ważne jest podkreślić, że rozwijały się jednocześnie w różnych miejscach. Jedynie radykalna zmiana odbywa się w momencie wynalazku druku. Nastąpiło zjednoczenie różnych nusachów, czyli różnych wariantów tradycji, które przed tym różnili się w zależności od miejscowości. Od czego zazwyczaj jesteśmy zwykli zaczynać? Jak wchodzimy do synagogi, zawsze wiemy, że otwieramy Sidur. Dzisiaj będziemy podawać i mówić o stronach Siduru Beit Polin, Sidur, który wydało postępowa społeczność Beit Polska. Od czego zaczynamy? Od słów proroka nieżydowskiego, Bilam, który powiedział, miał przekląć naród żydowski, bo tak mu powiedział król Moabu, ale przyszedł i jakoś wyszło, że zobaczył, jaki jest piękny i mówił, ma to było halecha Jakob, mieszkanotecha Israel, jak piękne są namioty twoje, Jakowie. Tak, od tego zaczynamy, wchodząc do synagogi i dalej mówimy coś bardzo osobistego. Mówimy modę lub moda. Dziękuję ja Tobie, Najwyższy, że zwróciłeś mi moją duszę. Też daje to nam aluzję na to, jakie są wierzenia w judaizmie, że dusza gdzieś odchodzi w nocy, jedynie później wraca do nas, jak się budzimy. Ale zostawmy to, żeby przejść dalej do struktury modlitwy. Kolejne słowa, które wypowiadamy, Elohai neshamashe natata bi. Boże mój, dusza, którą dałeś mi,
Tehorahi jest czysta. I skąd bierzemy te słowa? Jak układali się te modlitwy? Gdzie znajdujemy po raz pierwszy te słowa? Jak widzimy tutaj od prawej strony, są one z traktatu Brachot. Czyli widzimy je już w Torze Ustnej, w Talmudzie, podane jako coś, co jest porządkiem szczegółowym, porządkiem błogosławieństw przed snem i później też błogosławieństw porannych, które odmawia się codziennie o świcie i opisuje nam podstawowe czynności, które przyjęte było wykonywać każdego rana i odpowiednio do każdej czynności podane nam jest błogosławieństwo. Czy ktoś nam przeczyta po polsku tłumaczenie traktatu Brachot o czynnościach, które robi się z rana i błogosławieństwach, które się wypowiada? No to może znowu ja. Dziękuję Pani Anu. Gdy budzi się, mówi: Boże, dusza moja, dusza, którą mi dałeś. Gdy słyszy głos koguta, powie: błogosławiony, który dał kogutowi zdolność odróżniać dzień od nocy. Gdy otworzył oczy, powie: błogosławiony otwierający oczy ślepym. Gdy wyprostowuje się i siada, powie: błogosławiony wyzwalający uwięzionych. Gdy ubiera się, powie: błogosławiony odziewający nagich. Gdy wstaje i wyprostowuje się, powie: podnoszący zgiętych, przygnębionych. Gdy ustawia się na ziemi, powie: błogosławiony rozpościerający ziemię na wodach. Gdy idzie, powie: błogosławiony kierujący krokami mężczyzn, ludzi. Gdy skończył zawiązywać buty, powie: błogosławiony, który zrobił mi wszystko, co potrzebuję. Gdy zawiązał pas, powie: błogosławiony opasujący Izrael swoją mocą. Gdy zawija szal na głowie, powie: błogosławiony wieczący Izrael pięknym chwałą. Gdy zawija się w tzitzit, powie: błogosławiony, który uświęcasz nas swoimi przykazaniami i nakazujesz nam owijać się w tzitzit. Gdy założył tefilin na rękę, powie: błogosławiony i nakazałeś nam przykazanie tefilin. Gdy umyje ręce, kiedy umyje twarz, błogosławiony usuwający sen z moich oczu i uśpienie z moich powiek. Bardzo dziękuję. Czyli widzimy tutaj, że Talmud ustawia nam obowiązek odmawiać każde błogosławieństwo odpowiednio do czynności, jaka jest wykonywana. Nie tak, jak my to mówimy dzisiaj. Czyli tutaj widzimy, jak historycznie się rozwija ten zwyczaj. Dzisiaj mówimy wszystko, Birkota Shachar, błogosławieństwa poranne, w synagodze. Ale odbyło się to przejście już w okresie po Talmudzie, od końca VI wieku do środku XI wieku, gaoni ustalili odmawiać wszystkie błogosławieństwa poranne w synagodze. Możemy założyć, że większość narodu nie znała na pamięć tych błogosławieństw, więc nie mogli odmawiać je samodzielnie. Musieli przyjść do synagogi, żeby chazan czy inny szliach cibur prowadzący modlitwę powiedział te błogosławieństwa dla nich. A sidurów, modlitewników w tych czasach jeszcze nie było. Warto pamiętać, że wszystkie modlitwy w tych czasach jeszcze, talmudycznych, posttalmudycznych, były pamiętane na pamięć. I prowadzący modlitwę pamiętał je na pamięć. A ludzie, kto znał, ten znał, a kto nie znał, ten jedynie w końcu każdego błogosławienia odpowiadał amen, czyli zgadzał się i to wyrażało to samo, ta zgoda wyrażała to samo, jak niby ten człowiek powiedział sam błogosławienie. Z tekstów uczymy się bardzo dużo o samych ludziach, którzy mówili te modlitwy, ponieważ jak spojrzymy do Talmudu, to zobaczymy, że tekst, który zaczyna się ze słów człowiek, który wchodzi do swojego łóżka spać, idzie jako kolejny tekst o takich jak na przykład człowiek, który wchodzi do wielkiego miasta. Odmawia błogosławienia,
Tak samo identycznie człowiek, który idzie spać, odmawia błogosławienia, tak samo identycznie człowiek, który szedł do toalety, musiał odmawiać błogosławienia. I zadajemy pytanie, co wspólnego jest między tymi różnymi przykładami? Sprawa w tym, że w czasach starożytnych każdy z tych przykładów wiązał się z jakimś niebezpieczeństwem. Granica pomiędzy dniem a nocą zawsze była dla człowieka pierwobytnego niejasną, tajemniczą. I biorąc pod uwagę rozbudowaną liturgię, ile teraz pani Anna przeczytała dla nas błogosławieństw, możemy stwierdzić, że czas ten pomiędzy nocą a dniem uważany był za bardzo niebezpieczny. Więc dlatego Talmud Babiloński opisuje nam właśnie w tym kontekście, podaje nam błogosławieństwo poranne. Jak zobaczymy Sidur nasz dzisiejszy, to jest kilka błogosławieństw, które mówimy dzisiaj, a jednak nie występują w tym tekście, który teraz przeczytaliśmy w Talmudzie, w traktacie Berachot. Więc tradycja dołączyła do błogosławieństw porannych trzy dodatkowe błogosławieństwa, które mówią nam o roli Żydów w świecie. To, co odróżnia Żyda od innych osób na świecie. I tekst pierwotny tych błogosławieństw znajdziemy w traktacie Menachot, który nam mówi, że Rabbi Meir mówi, człowiek powinien błogosławiać trzy błogosławieństwa każdego dnia. I oto one są. Że uczyniłeś mnie Żydem, czyli błogosławiony jesteś Ty, Panie, który władasz nad ziemią, że błogosławiłeś mnie i uczyniłeś mnie Żydem, że nie uczyniłeś mnie kobietą i że nie uczyniłeś mnie analfabetą. Tak podaje nam traktat Menachot. Pierwsze pytanie, które zadamy sobie, to podając te błogosławienie, Rabbi Meir nam tutaj mówi, ale nie mówi nam, kiedy ich trzeba odmawiać. Czy trzeba je odmawiać z rana, wstając, tak samo jak było napisane nam wcześniej w traktacie Brachot, gdy budzi się, mówi, gdy słyszy głos, mówi, gdy otworzy oczy, mówi. Nie, tutaj nie jest tego podane. Ale tradycja żydowska mówi nam, że dobrze jest, Talmud nie podaje konkretnie, gdzie trzeba odmawiać te dodatkowe błogosławieństwa, ale tradycja jest, że trzeba odmawiać co najmniej 100 brachot, 100 błogosławieństw codziennie, więc z czasem te trzy były dodane do modlitewnika. Już teraz widzimy wejście do społeczeństwa bardziej patriarchalnego. Dziękuję, że nie uczyniłeś mnie kobietą, więc tak się rozwijało i nadal zostało w nusachach, w wersjach modlitewników ortodoksyjnych, w tradycji ortodoksyjnych, nadal zostało, że dziękuję. I te trzy rzeczy, dziękuję, że nie zrobiłeś mnie gojem, nie Żydem, czyli już jest odróżnienie, że jestem fajny, a ktoś inny nie. Dziękuję, że nie zrobiłeś mnie niewolnikiem, Ewet. Dziękuję, że nie zrobiłeś mnie kobietą. A jednak nie zawsze tak było. I stale z każdego założenia mamy czasami wyjątek. I bardzo ciekawy wyjątek znajdujemy we Włoszech w XV wieku. Znajdujemy tam modlitewnik dla kobiety. Modlitewnik dla kobiety, który ułożył pewien rabin Abraham Ferisol. I w tym modlitewniku podaje nam bardzo ciekawą wersję, która mówi, że dziękuję Ci, najwyższy, że asitani isha, że zrobiłeś mnie kobietą, velo ish, i nie mężczyzną. Brzmi to bardzo ładnie w tendencjach współczesnych, jednak tak naprawdę nie wiemy, jak bardzo ten zwyczaj był rozpowszechniony, kto w ogóle korzystał z tego modlitewnika. Nie mamy żadnych udowadnień, że to była większa ilość osób, ale nawet jeżeli jedna kobieta, to też bardzo, bardzo miło to wiedzieć i widzieć.
Jeżeli mówimy, co się dzieje we współczesnym judaizmie liberalnym, to ważną figurą był oczywiście rabin Abraham Geiger, który uważany jest za ojca judaizmu reformowanego i w Sidurze, który opublikował w 1854 roku, podaje nam te trzy błogosławieństwa, zamienia na jedno i mówi nam: błogosławiony jesteś, się asani reobdo, który stworzyłeś mnie, aby służyć mu. Jednak w wieku XX Rada Rabinów Reformowanych w Stanach Zjednoczonych postanowiła, że warto zachować tą strukturę, żeby było trzy błogosławieństwa. I wprowadzają trzy nowe: Sze Asani Israel, że stworzyłeś mnie Żydem, Sze Asani Becelmo, że uczyniłeś mnie na obraz swój, i Sze Asani Bat Oben Chorin, że uczyniłeś mnie wolnym lub wolną. Więc zamiast negatywnego języka, że nie zrobiłeś mnie tym, że nie zrobiłeś mnie tym i tym, podaje nam się język pozytywny, troszeczkę zmieniony porządek, ale podkreśla się, że lepiej z początku podziękować za to, że zostaliśmy stworzeni, podziękować za to, że jesteśmy wolni i za to, że jesteśmy Żydami, też mogą podziękować. W Sidurach współczesnych, tutaj mam ten Sidur, który pojawił się w społeczeństwie izraelskim zaledwo rok temu. Sidur wydany przez rabina profesora Dalię Marks i rabina doktora Alonę Unisicę, podaje nam też oprócz wersji stałych, podaje nam też wersje tradycyjnych, ma się na uwadze, podaje nam też wersje alternatywne do modlitw i mówi nam, że możemy wykorzystać alternatywę, gdy nie będziemy tak bardzo mówili o najwyższym we wszystkich męskich przymiotnikach, a powiemy trochę bardziej coś różnorodnego. Powiemy, że dziękuję Stwórcy Świata tak samo, że stworzyłeś mnie, że otwierasz mi oczy, lub podziękujemy my wszyscy razem temu, kto stwarza życie. Lub też znajdziemy tutaj feminitywy, takie jak Brucha Anhawaya, błogosławiona jesteś istnienie. Tak będzie po hebrajsku w rodzaju żeńskim. W każdym wypadku widzimy tutaj jeszcze jedno potwierdzenie tego, że Sidur jest organizmem żywym, że staje się, rozwija odpowiednio do tego, jakie potrzeby są we współczesnym społeczeństwie. Więc powiedzieliśmy o błogosławieństwach porannych i dalej kolejna część, która następuje w nabożeństwie Szacharit, są to hymny pochwalne. Przed nimi czasami odmawia się kilka Mishnayot, następuje studiowanie Tory, czytają kilka fragmentów z Miszny. Fragmenty te po tym, jak się przeczytali, przestudiowali, odmawia się Kaddish de Rabbanan. O Kaddishu jeszcze troszkę pomówimy w końcu naszego wykładu. Wrócimy do niego, ponieważ tak naprawdę jest bardzo dużo różnych wersji Kaddishu. Nie każdy jest Kaddishem żałobnym, ale o tym niebawem. I hymny pochwalne, psukedy zimre, które składają się nam z różnych psalmów. Jednym z nich, najbardziej popularnym na pewno, jest psalm 150, psalm Kufnun, który mówi nam, że kol haneshama tehalelia, każda dusza niech wychwala Najwyższego, Adonai. I jest bardzo ładny midrasz, który właśnie tłumaczy nam, co to znaczy każda dusza. I mówi nam midrasz następujące, że wiemy, zakładamy, że tradycja zakłada, że autorem wszystkich psalmów był król Dawid. I wiemy też o jego charakterze, że jest taki trochę wywyższa się, trochę piękny, trochę ma tam różne problemy z kobietami, z Batrzewą na przykład, kobieta, która w ogóle była zamężna, on zabija ją, jej męża. Nie jest idealną figurą, a jednak
Bóg go kocha i jest bardzo miłym człowiekiem i naprawia się. Ale co mówi o nim Midrasz? Midrasz, który znajdujemy w antologii Jalkut Shimoni w XVI wieku. To znaczy, że nie wiemy dokładnie, kiedy powstał, ale już w tej antologii się znajduje. Amru Alaval David HaMelech powiedziano o królu Dawidzie. Kiedy skończył, dopisał już wszystkie psalmy, zaczął trochę się gordzić, wywyższać. Amar lifnei HaKadosh Baruch Hu powiedział przed Najwyższym: Ribono shel haolam, yesh brei shevarata beolamcha sheomer shirot vatishbachot yoter mimeni. Jest stworzenie w świecie, który stworzyłeś, który uczyniłeś, które mówi ci bardziej hymny, wychwala ci bardziej aniż ja, by o ta się ani zdamnalo cwardeachat. W tej chwili pojawia się jakaś jedna pewna żaba. Amralo, powiedziało mu: Dawid, alte zuata techa alecha. Nie wywyższaj się, nie myśl o sobie, że jesteś nie wiadomo co. Się ani omeret sirot, wytyżbachot joter mimcha. Ponieważ ja wywyższam, wychwalam, śpiewam Najwyższemu więcej aniż ty. Tak mówi nam ten midrasz, mówi nam, że oczywiście Dawid się pogodził z tą pewną żabą. Pani żaba powiedziała, że mówi dużo, mówi pięknie i tak tłumaczy nam midrasz właśnie ten werset Kol HaNeshamot HaHalleluja, że każda dusza, każde żywe stworzenie wywyższa Najwyższego. Ale to mówiliśmy o Psukedi Zimra, o części wychwalać Najwyższego w naszym nabożeństwie porannym, które kończy się ta część hymnem Ishtabach. Jeżeli powiedzieliśmy błogosławieństwo przed pewnym tekstem z Tanachu, musimy powiedzieć błogosławieństwo po pewnym tekstu Tanachu i wtedy stanie się modlitwą. Inaczej zostanie jedynie tekstem Tanachu. Więc widzimy przed sobą, że są fragmenty, części, elementy, które powtarzają się zawsze. Czytanie Szma, błogosławieństw, modlitwa Amida, później znowu modlitwa Amida, potem znowu czytanie Szma i Amida. Więc pierwotnie modlitwa składała się z czegoś jednego, później dołączone było jeszcze coś i później jeszcze coś. Pierwotnie dwa elementy były najważniejsze i są do dnia dzisiejszego. Jeżeli ktoś się śpieszy, nie zdąża, dwa elementy są najważniejsze. Jest to czytanie Szma i modlitwa Amida. Czytanie Szma jest, oczywiście zaczyna nam ustną Torę, więc stąd dowiadujemy się, że musimy czytać Szma. W ogóle jeszcze od samej Tory dowiadujemy się, że musimy czytać Szma, ponieważ same te fragmenty z Księgi Devarim i z Księgi Bemidbar mówią nam o tym, same fragmenty, sama Szma mówi nam o tym, że trzeba ją czytać. Ale kiedy mówi się, że czytaj te słowa, powtarzaj te słowa codziennie, z rana i wieczorem, nie mówi nam się dokładnie, jakie słowa. To po raz pierwszy dowiadujemy się w Talmudzie Babilońskim. Czyli znowu mówimy, redakcja ustnej Tory, jeszcze w Misznie już zaczynamy od tego, że trzeba czytać Szma. Redakcja Miszny następuje na początku III wieku. Więc to jest pierwsze stwierdzenie o tym, że zaczynamy odpowiednie fragmenty czytać. Możliwie to było wcześniej, ale jeszcze nie było ustalone dokładnie jakie, ale już widzimy. Więc podaje nam też traktat Brachot pewne informacje dotyczące, jak trzeba czytać Szma. I mówi nam, że trzeba odmówić dwa błogosławieństwa przed czytaniem Szma i po czytaniu Szma też odmówić błogosławieństwo z rana jedno, wieczorem dwa. Jeżeli mówimy o poranku, to mamy dwa błogosławieństwa. Pierwsze, Yatzer Or, Borech Hoshech,
Shalom uvereda kol. Błogosławiony jesteś, Panie, który władasz wszechświatem. Ty tworzysz światło, powodujesz, że zapada ciemność. I widzimy tutaj w wersji naszego błogosławieństwa Ose Shalom, tworzysz pokój, uvore et hakol, tworzysz wszystko, mówi nam nasze błogosławieństwo, pierwsze błogosławieństwo. A jednak opiera się o wiersz z proroka Jeszajahu, który powiedział nam prawie to samo, tylko powiedział nam Najwyższy, który tworzy pokój i tworzy zło. A jednak idea tego, że Bóg może być jak złym, tak i dobrym, jak tworzyć dobre uczynki, tak i złe, jest bardzo ciężka dla zrozumienia człowieka. Jak może być, że zło, które dzieje się w moim życiu, jest stworzone przez Boga? Więc nawet Chazal, uczeni świętej pamięci, nie mogli się pogodzić z tym założeniem. I postanowili, że zamienimy tutaj na wszystko, tworzy wszystko. Czyli zło to też jest wszystko, ale nie tak będzie nam raziło nasze uszy. I zostaje tak. Jeżeli porównamy to błogosławieństwo pierwsze z drugim, a drugie to jest błogosławieństwo Ahava, błogosławieństwo miłości, z rana Ahava Rabahavtanu, wieczorem Ahavat Olam, to widzimy, że pierwszy z nich jest bardziej uniwersalny. Mówi o stworzeniu świata, o tym, że jest światło, ciemność. Przypomina nam o 6 dniach stworzenia świata i o tym, że Bóg odpoczął w 7 dniu. A jednak drugie błogosławieństwo jest bardziej partykularne. Mówi nam o wybraniu narodu Izraela. Jak wieczorem, tak i z rana, o tym, że miłością ogromną umiłowałeś nas. Taka jest ta różnica między czytaniem pierwszego i drugiego błogosławieństwa, jeżeli mówimy o samym Szma. Oczywiście, że te 6 słów brzmią nam bardzo znajomo i w ogóle dla Żyda chyba nie ma słów bardziej znanych, ponieważ po tradycji, według tradycji są to pierwsze słowa, których uczy się dziecko, jak jest małe. Według tradycji też mówi nam się o tym, że człowiek, który odchodzi z tego świata, też są to 6 słów, które mówi, ostatnie 6 słów, które mówi przed śmiercią. Dużo komentarzy jest na temat tych słów, ale warto też podkreślić, że Szma to nie są jedynie te 6 słów. Są to 3 fragmenty z Tory. 2 z nich z Księgi Dwarim i 1 z Księgi Bemidbar, z Księgi Liczb. 2 mówią o miłości do Boga. 1 mówi o miłości do Boga. 2 niestety jest trochę skomplikowany. Skomplikowany przez to, że w 2 fragmencie mamy pełną trudność z tym, że Bóg przedstawia się nam jak karający i dający nagrody. Z czym jest problem? Z tym, że jeżeli miłujemy Boga, no to nie czekamy jakiejś nagrody. Tutaj mamy otwarcie napisane, że będziesz miłował, będziesz wszystko wypełniał, no to będzie deszcz, będziesz jadł, nie będziesz, no to no niestety, przepraszam, tak? I wizja ta jest zbyt prosta chyba, więc dlatego bardzo często mówią te fragmenty na cicho, tak, bo ponieważ widzimy, strzeżcie się, by wasze serce nie dało się uwieść, bo wtedy wszystko będzie źle. Nie chcemy wierzyć w to, że złe rzeczy stają się jedynie.